wiesz, co będzie na obiad? Kaczka. Nad rzeczką, opodal krzaczka, mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła pierwsze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera, poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka, poproszę mleka pięteka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tę kaczkę gęś kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą, a przy tym na przepór kaczką czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła 2 złote, mówiła, że oddam potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. Aż wreszcie znalazł się kupiec, na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie